Ćwiczenia czy coś poważnego? Ćwiczenia. Dzisiaj tylko ćwiczenia i oby na tych ćwiczeniach się skończyło. Co 2 lata przeprowadzamy takie ćwiczenia przy pomocy i uprzejmości tutaj straży pożarnej, natomiast raz w roku sami we własnym zakresie. W takim po to, żeby pracownicy i dzieci wiedzieli, jak zachowywać się, gdyby, nie daj Boże, taka sytuacja miała miejsce i faktycznie coś się paliło w budynku. Także dzisiejsza akcja, myślę, że i tutaj pan dowódca też oceni, że w miarę sprawnie, także udało nam się ewakuować wszystkie dzieci z budynku, ugasić pożar, który by się palił. No i... A czy dzieci wiedziały o tym, nie. Co będzie się działo, czy nie? Nie, dzieci nie wiedziały, dzieci jeszcze spały w łóżkach. Także nie wiedziały, pracownicy też nie wiedzieli, wiedzieli, że są ćwiczenia, bo trwają one przez 3 dni, gdzie straż nas tutaj odwiedza, ale nie wiedzieli, kiedy będzie ta konkretna próbna ewakuacja. No a jak zareagowały na sygnał alarmu dzieci? W jaki sposób są powiadamiane? Powiadamiane są ustnie dzieci, tak? Przez wychowawców, przeze mnie, przez pracowników i wszyscy sprawnie wyszliśmy z budynku drogą, którą... Jest jakiś plan ewakuacyjny? Oczywiście, że tak. Jest instrukcja, która o tym mówi, w jaki sposób trzeba się zachować, także bez żadnych problemów. Dzisiaj udało nam się wyjść z budynku. Pozostały 4 osoby na drugim piętrze, które już nie zdążyły wyjść i one były już ewakuowane tutaj przez strażaków. A co się stało, że był alarm wszczęty? Paliło się w kuchni głównej. Olej się zapalił. Nie można było go po prostu ugasić samodzielnie. Kuchnia jest w pobliżu gdzieś pomieszczeń mieszkalnych? Tak. I była konieczność taka? Była konieczność ewakuacji, ponieważ też było bardzo duże zadymienie w budynku, więc musiały opuścić budynek wszystkie osoby, które się znajdowały. Dorosłe, a przede wszystkim dzieci, bo my mamy tutaj też malutkie dzieci, także starsze dzieci pomagały w ewakuacji tych mniejszych. My mamy takie noworodeczki 6-tygodniowe, także wszystko się... Również takie małe zostały ewakuowane? Wszystkie, proszę pana. Rozumiem. Bałaś się? Troszkę. Pierwszy raz tu twój taki alarm? Tak. I co? I uciekałaś, biegłaś, czy na spokojnie? Pani cię wyprowadziła, tak? I pani zadbała o twoje bezpieczeństwo. Tak. I gdzie byłaś? Gdzie się udałaś? Przed budynek. W dniu dzisiejszym było sprawdzenie praktyczne Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego w domu dziecka. Jeśli chodzi o ćwiczenia, była pozoracja dymem, została zadymiona klatka schodowa, począwszy od pomieszczenia kuchennego, gdzie był zapozorowany pożar palącego się oleju. Uważam, że ćwiczenia wypadły dobrze, pracownicy podjęli działania, czyli te wszystkie rzeczy, które należy w pierwszej fazie podjąć, czyli zaalarmowanie, wyłączenie mediów, prądu, gazu, powiadomienie wszystkich, powiadomienie straży pożarnej, no i prowadzenie ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej budynek był ewakuowany, za wyjątkiem 4 osób, które zostały na drugim piętrze, ale to było tak ustalone, żeby kilka osób zatrzymać, po to, żeby sprawdzić dojazd naszego sprzętu. No właśnie, jakie działania podjęliście? Działania straży pożarnej polegały na ugaszeniu palącego się pożaru na parterze i dalszej ewakuacji osób, które pozostały w budynku. No i tutaj wystąpiły największe trudności. Budynek jest położony tak na takiej skarpie, dość bardzo trudny dojazd, a jeszcze trudniejsze jest manewrowanie sprzętem wysokościowym. I tutaj się okazało, że ustawienie podnośnika, i to nie do końca takie, można powiedzieć, w 100% bezpieczne, trwało ponad 10 minut. To jest za dużo. To jest po prostu, także tu muszą być podjęte pewne jakieś kroki już z panią dyrektorem ustalone. Czyli wytyczne jakieś zostaną później ustalone, tak? Jak ewentualne... My zasugerujemy, że tutaj musi być zmiana, musi być dojazd do budynku. Mimo że została zrobiona brama ewakuacyjna, jest trudne manewrowanie tutaj na placu poprzez między innymi jedną dużą lipę, która tak stoi centralnie przed budynkiem i utrudnia dojazd. I to jest chyba największa korzyść, można powiedzieć, z tych ćwiczeń, że ustaliliśmy tutaj jak ewakuować z górnych pięter osoby. W konsekwencji udało się wszystkie
Tak, te osoby były bezpieczne, klatka została oddymiona, bo tu jeszcze jest system oddymiania poprzez klapy oddymiające. Klapy zadziałały automatycznie, czyli jak czujnik wyłapał dym, od razu się klapy otworzyły. Także system cały działa, działa oświetlenie. Pracownicy również podjęli swoje działania zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Także uważam, że ćwiczenia udały się. Natomiast no, jedyny problem jest ewakuacja z górnych przy użyciu podręcznego. Czy takie ćwiczenia wykonywane są tylko w budynkach użyteczności publicznej, czy również na przykład, no jak wygląda sprawa Zabobrza? Bo wiadomo, że jest duże obłożenie samochodami, dojazd jest utrudniony. Czy jest to jakoś uregulowane? Uregulowane jest tak, że obowiązek mają instytucje tam, gdzie są kategorie zagrożenia ludzi z EDL 1, 2, 3, muszą przeprowadzać te ćwiczenia raz do roku albo raz na dwa lata, w zależności od instytucji. I no, jeśli chodzi o budynki mieszkalne, nie ma takiego obowiązku. Natomiast no, wiemy, jak jest z dojazdem, jest ciasno i problemem. Czy jest to jakoś uregulowane, że do budynku powinien być dojazd? Powinien być dojazd, tak. Powinny być drogi pożarowe. Każda wspólnota, każde osiedle powinna mieć wyznaczone drogi pożarowe i one muszą być drożne. Nie można zostawiać samochodów. Samochody powinny, parkingi powinny być wyznaczone poza drogami pożarowymi. Młodszy brygadier Stelman Mieczysław, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2.